Elo mordy. Jesteśmy właśnie podczas podróży po torach do Polic. Idę z moim kolegą. A tu macie taki fajny most. Będę wam pokazywał jakieś tam ciekawe momenty tej podróży. Kurde, tam jakieś robole kurwa pracowały. Kurwa, mogę wam... Siema. Siema. To jest właśnie moja kurwa... moja morda. Kurwa. Chłopie, dole, chłopie. Chłopcie, wyjebo. Co się stało? No? Chłopie, jak wiem, to nie. O to. Jak się założyłem, jak się się napisz, to ja bym padł, siostrę. Hahaha, to tak. To tak, prawie. No to, jakaś ciężarówka. Dziś cofa, dobra. Ja. To jest przysiadza. Nie, to jakaś tam ciężarówka cofa. Cofa, kurwa. Proszę. Proszę państwa, zostałem aktualnie bez pokrywki na kubek. Która została tam? Nie, za 9 zł to se sam pójdę kupić. To nie będzie mi się chciało wracać. Już to nie ma takiego odejścia. Nie ma, nie ma. O, teraz się jakieś kiebane krzaki zaczynają. Pa, 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 cofa do nas. Jedzie do nas. A chodź na tory, bo nie będziemy pod tym górze. A się kurwa. Pa, jedzie, jedzie. I takie kurwa ET22 za zakrętu. A se idę tutaj, będzie lepiej, chuj. Nowe podkłady. Oj tak, nowe podkłady. Jeszcze jak. Kurwa, cały... Chłop sobie kurwa wylał kawę na tory. Bo chopiej, bez ścianki sobie. No te. Kurwa, te jebane pikanie tego jebanego chuja. Znaczy jak to będziemy na moście. Dobra. Czekamy na takie pociągi ET22. Albo jakieś inne może... SM42 może będzie. Co będzie? SM42, a tak jak wczoraj. A może będzie chopie... A do czego? Może będzie... Ostatnio chopie jak byłem... To widziałem z domu. Widzisz to? Tak, ja. Muszę z kawą. O chłopie. No toś ci kurwa nie pykło. To nie siadło, a to tego się nie nagrywało. Nagrywa się cały czas, panie. To jest kawa wyzerowana. Oj, tak. Już zimna, dlatego wolę trochę odlać, bo zimna kawa jest niedobra. Dlatego też byś odlał, to nie żadne... Ja też robolę. Bez kitu, kurwa. Cześć, jak to się zaróbka idzie do tych roboli? To daj szybciej. Chuj wie, to się spierdoli. No chodź, trochę zejdziemy już. A ty kurwa. No, no, także proszę państwa, kawa już może się pusta. Mam piękny widok na rzekę. Ja, Odra. Z nami ciężarówka. A my dalej coraz idziemy bliżej do siebie i oczekujemy na... Jakieś pociągi, może rzadkie będą jakieś. Możliwe. Jakiś na przykład będzie ST44. O, możliwe, to ale będzie, nie wiem. Ale nie wiem, super. Nie wiem. Jak to Szczecinie Buszewo, to już jest wyczyn. Nie, 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 już jesteśmy na Gotławie. Golęcino, Gotław. Ogólnie te tory, nie? Ja. Na Gotław, no. Już jest Gotław. No chodzi o to minie, nie? Na linii 406 chyba. Nawet nie. Chlor. O. A ta ciężarówka coraz bliżej, kurwa. A tu jest dziursko. Dobra, panie, chodź na drugą stronę. Idziemy. Ale gościu musi mieć niezłe na wsteczne. Jeszcze jak? Czy tą barierkę zleciał? Dobra, kurwa. Jaworski kolej. Jeszcze jak? Taka darmowa reklama jakby, co? To Jaworski kolej, macie darmową reklamę u mnie na kanale. Ej, dobra, chodź. Nie zepnij trochę co na dół. Nie masz szczyty. Nie zrobisz tego, chłopie. Ej, koniec, samochód nie jedzie. Nie tu. I nie rzucisz butelką. No nie, nie rzucisz. Nie, butelką, tu. Bo to już będzie stary za dużo szukał. Właśnie. Dobra, czekaj, bo tam ciężarówka jedzie. Mamy ulicę Strzałocką i Gniedziecką. O, samo wpadło! Jebane, o, tam se leży. I chuj. Świciara, pa jak jedzie.
Opa, jak zapierdala, no w końcu. Ale rudelki nie rzucaj. Ja chyba, nie. Że tam, na tą ulicę tam, to możesz. Nie, na tory będzie. Ola, chodź. Chłopca z Orlena w ogóle butelka po tym barku. O, dobry był, wcale nie reklamuje. Dobra, Achtunga. A nie. Sprawdzamy wytrzymałość butelki. Ja może, nie chuje. To nie. To jest spróbowane. Szyny. Właśnie tutaj na trasie to chyba linia 406. No nieważne, w każdym razie zaprezentuję wam mocowanie, jak jest na szynie, więc proszę uwaga. Prezentuję. Zamocowana śruba. Ledwo się trzyma, ale jest dobrze. Trzeba może tutaj prezentuję jeszcze raz. Także tutaj mamy mocowanie. Niektóre są jeszcze bardziej poluzowane. Także idziemy dalej, kontynuujemy naszą podróż. Sprawdzamy stan toru. I ja mam tutaj właśnie tych robotników. A następnie idziemy dalej prosto, dążąc w kierunku Polic, w kierunku Gocławia. A się na Gocławiu już jesteśmy. No dobra, ale tam dalej, do dalszego Gocławia, tam gdzie większa patola. Tak, jeszcze no większa. No i idąc dalej, później się zatrzymamy na chwilę, żeby pouczyć się o ochronie środowiska. Do sprawdzianu, który mamy za 2 godziny. No i co? To była nasza podróż, jeżeli będzie coś działo ciekawego, to włączymy nagrywanie. Nagramy to. Dobra, uwaga proszę państwa. Za nami właśnie przerzucają z koparki do ciężarów jakąś ziemię. Może, nie wiem. No, dobra, no to jak się dobrze spiszemy i przejdziemy przez tą przeszkodę, to pokażę. No i dobrze, ma. Będziemy 20, chodź. Jeszcze jak. Czekaj, panie. Papie, czekaj pan. Czekaj pan na mnie. Dobra. O kurwa. Dobre panie! Czemu tutaj zeszliśmy? Panie przewodniczący, ogólnie napotkaliśmy na Ukraińców beznadziejnych, którzy kalają ze storów. Oczywiście nie martwcie się, za chwileczkę wyjdziemy sobie z powrotem. Wtedy stoi się taka. To takie gówno. No to tam wyjdziemy sobie z powrotem. Będziemy kontynuowali naszą podróż po torach. Nie ma sensu się kłócić z tymi debilami. No więc ogólnie wchodzimy tutaj do góry. Idziemy dalej po torach. Także. Jakby mieli nas tutaj zaraz zaatakować i strzelać do nas, to chlor włączy nagrywanie. Na razie robimy cięcie, no bo nic się za bardzo nie dzieje. Więc za chwileczkę do was wrócimy. Jakby co, jeszcze mamy tajną broń w ręce. Już pokazywany wcześniej tym bark pomarańcza w koszkwinia. Więc, ale to jest bardzo ważne, bo jesteśmy w końcu... Tajną broń w ręce. Ja, bo w końcu to jest Gocław, nigdy nie wiesz, jak ktoś się do ciebie dopierdoli, będzie chciał ci spierdol dać. Przypominam ci, że chodzimy po masie kamieni, więc... Raczej butelka to na... Chuj, przyjdzie jakiś, jakaś patola, kurwa, Gocławia i mamy butelkę z przypierdoliwym. Co? To jest właśnie takie gówno, chuj wie co to jest telefonem. O kurwa. Ty tam można zejść. Idziesz? Nie, ta chuja, nie chcę mi się. A weź tam uklęknij, gdzie ta cegła i nagraj się na dole. No dalej, to jest ta cegła. Chuja się zsunę, nie chcę mi się. Dawaj. Klęki tam, gdzie ta cegła. Jeszcze dalej. Jakaś sobie butelkę odłożę. O kurwa. A chuja jest jakieś topaci, kurwa, takie chujostwo. A weź jeszcze dalej.
Nie no, już wiem, ale tu jest chuj jest. Jakaś rura, dziura i chuj. No chodź se wybaczyć. Tylko, że wiesz, że ty tak. To jest historia. No czekaj, to se wyjdę i ty. Nie, czekaj, ja już jestem. Czekaj. No, mówiłem. Wychodzimy. O kurwa mać, ja se, ale se rękę ujebałem. No. I na ochronę środowiska morskiego, kurwa, przyjdziemy tacy ujebani. Ja pierdolę. Boka nasze buty. Buty od munduru. Ja mundurowe. Bardzo ładne. Ukraińcy jedno śniadanie, papryka szczeciński i bułeczka za kejzerka 0,50. Znaczy tak? 0,50, jak dobrze. Jeszcze jak? Robimy cięcie, pokażemy jak coś ciekawego będzie. Dół. Proszę Państwa. Uwaga. Przyzieramy się przy te krzaki. Więc idziemy. W ogóle to będzie chyba pierwszy film z tej linii kolejowej na YouTubie. Pewnie tak. Jest kolejny jak pociąg przez nią przejeżdża. Ale nie ma wiesz, że tak ktoś chodził po niej. Pewnie. Więc będziesz pierwszy. Tak. Ale taka szybka akcja, bo ten robot jest już przyda. Słyszałeś? RFP1? Słyszałem. A idziemy dalej, chodź. Idziemy panie. Dalej. Mam powiedzieć. Pan jak biegnie, kurwa, speedrun przez krzaki, kurwa. Ja nie będę biegał jakiś pojebany, kurwa. A dobra, kurwa. O kurwa, ale błoto. Kurwa, Golęcin jebany. Gocław. Państwo, teraz coś się dzieje. Za chwileczkę będziemy świadkami przejazdu składu przez tą linię. Tylko szybko staramy się przejść przez pomnik na zawodzenie. O! Słyszeliście RP1? RP22. No coś to no nie brzmi na RP22. Dwa to przejść, ty. Kurwa. Chujnie, teraz idziemy tędy. Dawaj, dawaj, bo ten RP1 coraz bliżej jest. Dobra, idziemy tu. Teraz zawracamy, z dużych kolców iść. O kurwa, rać! Ła! Na duże kolce dalej. Cofamy się jeszcze po tej rurze. Tutaj masz. Tu i tędy. Kurwa, też nie przyjdzie. Chuj. Ła, jakiś... No, co teraz? I have a problem. Widzicie panowie, co uk... Na bole wezwali Stasia, to mamy kolej. Wyski tu. Ale pamiętaj, takie rzeczy urozmaicają odcinek. Żeby nie był za nudny. Tylko czemu ja go muszę urozmaicać, a nie ty? Ja go urozmaicam. Dobra, chmur, to dawaj. O! Słyszałeś? O, już chuj, nie zdążymy. Chuj, nie zdążymy. A nie możesz poddawać. Nie można, nie ma. O, już jedzie. Ej, to PKP Energetyka jest. Dobra, stoimy tu. O kurwa. O ja pierdolę. Dobra, ogólnie... Dobra, kurwa, dawaj. Dawaj, kameruj. Co ja mam kamerować? No to się gadaj. Chuja, ja kameruj. Nadaś wandara. To... Jedzie ogólnie za mną PKP Energia. Energia. Energetyka SA. I teraz zaraz, jak ona przejedzie, zrobimy sek naszych ubrań. To ogólnie Energia przejechała. Nie, to wcale nie jest Energetyka, to jest ogólnie Energia. I teraz tak, to zrobimy sek naszych ubrań. Ogólnie kurtka od kolcy niestety trochę ucierpiała. No następnie co? No spodnie. No tu trochę też ucierpiałe, tylko nie od kolcy, nie wiem od czego to jest. Tam mówię szczerze. No, troszkę brudne. Z tego co widać, jak na razie. Jedna strona, druga strona brudna. No buty też nie są w stanie idealnym. Byście chcieli kupić to dzwońcie. Więc idziemy. Nie, żartuję, jeszcze dalej. Dobra. Idziemy dalej ogólnie.
Bardzo szybki pionie, tak. O kurwa, jak mi się te kolce wbiły, kurwa. A kurwa mać. A mnie kurwa. Co jest kurwa? No i następnie napotkaliśmy na przeszkodę. O kurwa. Ja pierdolę. Ja nie mogę. Ja pierdolę. Ujebałem sobie dupę. Ja chuj. Chyba się już się zesrał. Ja. Nagrywasz to? No cały czas się nagrywa, kurwa. Nie wiem, że dzieje się coś ciekawego. Tak, no, ty idziesz pierwszy. Dobra. Musisz przejść. Ja cię nagrodę, ja przejmę. Dobra. Trzy, kameramen. Siema, o, mordy. I twarz Lora. Ja pierwszy raz na filmie. Dawaj, idź. Idź. Przeszedł, rajaj. A se dupą ujebałem, ty wyjebałem. Proszę, ogólnie chlor zaliczył. Trzeba złapać tak leciutko, odsunąć. Jak ty żeś to przeszedł? Jakoś. Jakoś tak? Dobra, więc daj szybko, póki robole nas nie widzą. Akcja, akcja! Trzymaj! Trzymaj, co biegiem, póki nas robotnicy nie zauważyli. Jesteśmy na tory. Ale boimy się trochę odnośnie straży kolei. Co to zależy? Pralka? Jazdę. Ale boimy się trochę, jeżeli chodzi o straż ochrony kolei. Ponieważ robole, chociaż pewnie numerne nie znają, ale nie wiadomo, no w każdym razie idziemy, chlor. Jest. Poka dupę, chlor. Tak się ubrudził. Dupę całą. Tu nogi też mam brudne, łeb. Zesmarał się. O, a tu, no, tu most jest, a nie pralka. A żeby, proszę Państwa, trafiliśmy na most. Jest most. Tak on wygląda. Most. No, więc idziemy dalej. Tam, proszę Państwa, bardzo śmieszne zjawisko. Mamy na dwa semafory. I ten, który jest po prawo, świeci się mocniej niż ten, który jest po lewo. A tylko po lewej stronie jeździ pociąg. To jest trochę śmiesznie. No co? Idziemy dalej. Tu jest chlor. A za niedługo będziemy mijać napis odnośnie koronawirusa, więc nagramy to.